Hej z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze są to nowe paczki z grzybami, które pojawiły się na oficjalnym sklepie internetowym. No i są naprawdę potężne, są naprawdę ogromne. No i myślę, że to są właśnie paczki dla takich bardziej zamożnych osób. Natomiast zaraz do tego przejdziemy. No i druga sprawa to są masowe bany w czeskim community. Nie miałem o tym nagrywać, ale bardzo dużo osób mnie pytało, zwłaszcza na streamach. Codziennie ktoś tam wchodził, pytał o co chodzi z tymi banami, za co i tak dalej. No, i dzisiaj mam nadzieję, że jako tako Wam opowiem o co chodzi, no i jakieś tam wątpliwości rozwieję. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tych dwóch sytuacjach. Ale to oczywiście pod koniec filmu nie zapomnijcie o tym, jak już o wszystkim Wam opowiem. Dobra, pierwsza sprawa to są te nowe paczki z grzybami, no i już Wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Mam screena od jednego z widzów, który jedną taką paczkę zakupił. No i właśnie coś takiego się pojawiło. Tych paczek nie ma jeszcze, chociaż nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek będą, no ale nie ma ich oficjalnie w gierce, tylko i wyłącznie są na tym oficjalnym sklepie internetowym home.syfigame.net. No i jak widzicie, paczki są naprawdę potężne. Mamy tutaj tysiąca grzybów za 1050 zł. W ogóle tam, jeżeli chodzi o ceny w euro, to może od tego zacznę. To te ceny są jak najbardziej okej. Okay. Są tam jakoś adekwatne do tej ceny za paczkę 3000. Natomiast, no niestety, po przewalutowaniu w Polsce, no to już tak chyba się za bardzo nie opłaca. Nie liczyłem tego dokładnie, ale takie głosy słyszałem, że po prostu jak na polskie, no to nie wychodzi to za dobrze. No ale mamy właśnie 7,5000 grzybów za w tym momencie 1050 zł, bo 3 zł obniżyli, to jest jeszcze stary screen. No i po zakupie właśnie tej paczki, w ogóle tak. Chyba najpierw ktoś musi kupić tą paczkę 3000, potem się pojawia ta paczka 7 pół no i potem jak ktoś kupi tą paczkę to się pojawia paczka 15 tysięcy, no i jest jeszcze jedna która kosztuje chyba 500 euro, nie, nie 500 euro chyba nawet więcej, jest jeszcze po prostu jedna, widziałem, że ktoś tam znalazł jakąś grafikę, że jeszcze jedna paczka jest natomiast no nie wiadomo ile ona daje, zgaduję, że 30 tysięcy grzybów, no bo to jest tak robione razy dwa więc po prostu nowe ogromne paczki zostały dodane, no i co ja mogę na ten temat powiedzieć, są to paczki na pewno dla osób zamożnych które oczywiście wiadomo, mamy takiego Turora tutaj z Polski. Mamy jakiegoś Marksmana. Mamy tam kilka innych takich osób. No, i jak ktoś chce kupować właśnie grzybki, powiedzmy tam, no, dużo grzybów, nie? Dużo grzybów po prostu, załóżmy 100 tysięcy albo coś, bo takie osoby są, właśnie tak jak mówię, Turor i tak dalej. No, to jednak jest to dość uciążliwe, żeby kupować tym pakietem po 3000, no i robić multum transakcji. Więc, no, takie pakiety raczej zostały dodane właśnie głównie dla tych osób, którym się nie chce którym się generalnie nie chce tyle transakcji robić, zrobią sobie tam powiedzmy z 5 takich po 15 tysięcy, no i jakby mają dużo grzybków, nie? Generalnie mają dużo grzybków i nie muszą się aż tak bardzo z tym wszystkim męczyć. Więc no, mówię, ceny w euro są jak najbardziej okej, okay. ceny niestety w polskich złotówkach nie są chyba aż takie korzystne, oczywiście wiadomo, jak będzie promocja 20%, no to jeszcze do tego pakietu, do tej ilości grzybów dojdzie 20%, więc tak to wygląda, nie? Pytaliście mnie też o to, więc wam Mówię, coś takiego zostało dodane. Chyba, żeby to się pojawiło, bo ja, na przykład, teraz u siebie na koncie na EU5, jak sobie wejdę tutaj właśnie na gamenet, no to mam ten pakiet dostępny 7,5 tysiąca. Dlatego, że kupowałem pakiety 3000, tysiące, więc jakby on mi się od razu pokazał, no ale nie mam tego 15 tysięcy. I z tego, co mi pisał właśnie ten widz, który mi wysłał tego screena, no to dopiero jak on kupił, bo kupił tam, widziałem z moim kodem, właśnie tą paczkę 7,5 tysiąca, no to właśnie się pojawiła ta 15 tysięcy. Więc no to się chyba tak odblokowywuje stopniowo. No a jak już jest to odblokowane, to jest to dostępne cały czas dla danego konta, na którym tak dużo grzybów było kupowane. Więc mówię, raczej dla osób, które po prostu są bardzo zamoczne, nie chcą robić tam ogromnej ilości transakcji, no to mogą sobie jednorazowo albo tam kilka razy, powiedzmy, zakupić takie ogromne paczki. No i nie muszą robić aż tak dużo przelewów, transakcji i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, jak to działa, rozumiecie o co chodzi. No i chyba nie. Nie mam tutaj nic więcej do dodania, szczerze mówiąc. No, wiadomo, tutaj cena jest razy 2. Z tego co widzę, tak, no powiedzmy, mniej więcej razy dwa, więc jeżeli kolejna paczka zgaduje, że to jest 30 tysięcy, bo nie wiem, grzybków, no to pewnie będzie kosztować jakieś tam 4 tysiące, powiedzmy 230 zł, czy tam 4250, no coś takiego. Mówię, te ceny się zmieniają, bo to jest tam po przewalutowaniu, no i tak, póki co chyba dopiero to wprowadzają. Jeszcze tego nigdzie wstępnie, w sensie, no, nie ogłosili tego po prostu nigdzie, nigdzie to nie zostało tak oficjalnie zapowiedziane, więc pewnie. Dopiero to wprowadzają, no ale coś tam kombinują, zobaczymy czy to wejdzie do gry, no ale na sklepie oficjalnym już jest i tak jak mówię, działa, no bo jeden z widzów tą paczkę 7500 właśnie kupował. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o te paczki, tutaj już Wam wyłączam tego screena. No i teraz kolejny temat, czyli oczywiście te bany. Wiem, że dużo osób już wie o co chodzi, w sensie dużo osób tam coś słyszało, dużo osób tam powiedzmy, no pytało mnie, bo też się chciało dowiedzieć więcej szczegółów i tak dalej. Ja się w ten temat nie zagłębiam, Jakoś mnie to bardzo nie interesowało, no bo bany były po prostu zakupowanie tak zwanych lewych grzybów. To myślę, że nikogo nie dziwi. Myślę, że tutaj ja też wielokrotnie mówię, jak ktoś mnie tam pyta, że nie ma to sensu, bo to jest wykrywane. Prędzej czy później to jest wykrywane. Raz wam się uda, dwa razy wam się uda, trzy razy wam się uda, ale w końcu wykryją was i po prostu dostaniecie bana na swoje konto, więc raczej nie ma co ryzykować, ale oczywiście konto powiedzmy jest wasze, w sensie każdego z Was, każdy z Was ma swoje konto. Konto, no, jesteście za nie odpowiedzialni. Jak Wam nie szkoda tego konta, jak tam wolicie zaryzykować, no to już jest Wasza sprawa. To jest oczywiście niezgodne z regulaminem gry. Kupowanie grzybów tam od jakichś powiedzmy, no, lewych grzybiarzy, tak zwanych lewych handlarzy i tak dalej, wiadomo. No i właśnie o co chodzi. Przede wszystkim EU1 tutaj mamy dość ciekawą sytuację dlatego, że mieliśmy tutaj gildię Summerville, którą pewnie kojarzycie jak śledzicie tą moją serię no i w tym momencie ta gildia wygląda tak dlatego, że ona w ogóle tutaj była top 2, top 3 bardzo mocno z nami rywalizowała o właśnie tą drugą lokatę no bo tutaj Poena no to zdecydowane top 1 no oni właśnie z nami rywalizowali no i Summerville to była gildia czeska głównie czeska wiadomo tam pewnie jakieś inne narodowości też były no ale właśnie głównie czeska. o co z tymi banami, jak to działało. Z tego co wiem, był w Czechach, bo to właśnie głównie dotyczy czeskiego community, był w Czechach w jakiś sposób, żeby tą najdroższą paczkę, czyli tą paczkę 3000 grzybów, jak tam wtedy była, kupować sobie jakoś taniej. Kupować sobie generalnie taniej. No i oczywiście Czesi sobie z tego korzystali. Nie wiem, jak tam dokładnie wyglądało to cenowo, natomiast ta najdroższa paczka, która oczywiście w tym momencie jest w gierce, to jest 3000 grzybów, no i to kosztuje 100 euro. No to tam wiadomo, na różne kraje to jest przeważnie i tak dalej, no ale generalnie ogólnie kosztuje to 100 euro. No i w Czechach, z tego co wiemy można było jakimś sposobem tą paczkę dostać za chyba 20 euro czy 30 euro. No, był na to jakiś sposób, żeby to było o wiele, o wiele tańsze. No i wiadomo, pojawili się jacyś tam handlarze, którzy znali ten sposób, no i kupowali tą paczkę za powiedzmy te 20-30 euro. No a sprzedawali za 50, ludziom właśnie te grzyby kupowali w taki sposób. No i tak byli na tym te 20-30 euro do przodu. No a ludzie się, no powiedzmy, byli skuszeni dlatego, że zamiast płacić 100 euro, no to płacili tylko załóżmy 50. Strzelam, nie znam dokładnie sytuacji, no ale mniej więcej z tego co wiem, tak to wyglądało. Po prostu było to tańsze. No i właśnie bardzo dużo Czechów tutaj z tego korzystało. Tak jak wejdziemy sobie w tą gildię, no to zobaczcie. Tutaj są osoby, które dostały bana, oczywiście wiadomo, dlatego są ciągle w tej gildii. No i mamy tutaj przede wszystkim między innymi Namo, który no ja go ogólnie zawsze chwaliłem w sensie w tej serii 1. Zawsze mówiłem, że bardzo mocny gracz, bardzo mocny paladyn i tak dalej. No, on właśnie tutaj bana dostał. Był tutaj Zouzi, który w ogóle pobił jakieś rekordy w puszowaniu tam powiedzmy twierdzy setki, w sensie, no, z maksowaniu całej twierdzy, o to mi chodzi, kopalni setki i tak dalej. On też tutaj tym magiem bardzo mocno cisnął, no i również tego bana dostał. No i ogólnie ta gildia się w całości posypała, dlatego że właśnie te bany, no głównie była złożona z Czechów, no a właśnie oni te bany tutaj podostawali więc na tym to mniej więcej polegało oczywiście był tam jeszcze zamieszany w to jeden z content creatorów czeskich z tego co wiem Quistic, dlatego że ludzie tam w ogóle pisali że to on podobno pozgłaszał ten sposób i tych ludzi którzy z tego korzystali ale potem powychodziły jakieś screeny że on też w tym brał udział że on też w taki sposób powiedzmy sobie te grzyby ogarniał więc no dość krzywa dość słaba sytuacja ja się w takie sytuacje nie chcę mieszać no ale pytaliście mnie więc wam opowiadam no i po prostu tak to wyglądało ogólnie straszne szambo się wylało w czeskim community właśnie z tego co wiem to ten Quistik gdzieś tam zlikował ID postaci ktoś mu kupił grzyby na jego konto potem oczywiście no po złości potem cofnął przelew on dostał bana musiał czekać aż mu dadzą mund więc no straszne szambo się w tym czeskim community wylało no i niestety no było to takie słabe nie i z jednej i z drugiej strony ten Quistik jeżeli faktycznie brał w tym udział a z tego co widziałem screeny to brał w tym udział no to no wina jest obustronna i tak jak no wiecie, no nie ma się co w coś takiego bawić, bo potem macie taką postać właśnie jak Zouzi, która nawet jeżeli kupował te grzyby taniej, powiedzmy po te 50 euro, no to i tak wydał tutaj multum pieniędzy, żeby ta postać tak wygląda jak wygląda, mamy tutaj Namo, no i niestety te postacie zostały zbanowane, no i już tutaj na tych postaciach nie grają, więc tak to ogólnie wygląda tak to się prezentuje i ja was przestrzegam, że nie ma sensu tego robić, lepiej sobie cisnąć spokojniej, i powiedzmy na tyle na ile was Stać w swoim tempie, ale po prostu nie kombinować, bo możecie stracić postać, na którą poświęciliście bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo tam, powiedzmy, no przede wszystkim czasu, nie? No bo jednak, jak taka postać już powiedzmy około 400 poziom, no to jednak mimo wszystko trochę czasu na nią poszło. No i co mogę wam powiedzieć, tak to wygląda, nie? Tak to w skrócie wygląda, więc tutaj była dama z tymi grzybami, w końcu to wykryli pobanowali bardzo dużo osób. Gildie się porozpadały, głównie czeskie, więc niestety jest jak jest. To w dużym skrócie, więcej szczegółów nie znam tak naprawdę. Tu jeżeli chodzi o inne serwery, no to mamy jeszcze EU3, na którym z tego co wiem, również Gildia, głównie właśnie czeska, się porozpadała. Dlatego, że jak sobie tutaj wejdziemy, no to właśnie mamy Hall of Shame, które z tego co wiem, było top 1 w ogóle na tym serwerze. No a teraz zostało tutaj tylko 17 osób, no i również osoby podostawały bany, więc niestety kolejna Gildia, która się w ten sposób rozpadła. Także tutaj, no gildia top 1, tak jak mówię, z tego co wiem to była gildia top 1, więc niestety również rywalizacja na tym serwerze podupadła, no i na EU4 to nie wiem w sumie, czy była jakaś taka drama, nie wiem czy tutaj jakaś gildia, powiedzmy głównie czeska startowała, chyba nie, z tego co widzę to nie, no ale właśnie na EU5 również bardzo podobnie było, na EU5 również tutaj dużo graczy właśnie podostawało jakieś tam bany, dużo osób skończyło właśnie z Czech, tutaj jak sobie przelecimy przez tą topkę, no to znajdziemy ...pewnie jakichś graczy bez gildii, między innymi a Mac Tomas to chyba akurat sam skończył z tego co wiem. No ale tutaj ten ziomeczek, on był top jeden bardzo długo. Nie wiem czemu skończył. Bardzo możliwe, że dostał bana również. Więc to jest kolejna sprawa. Tutaj mamy Tafro, widzicie również flaga czeska, więc no no tak jak mówię, no właśnie banik. No ogólnie o tutaj Czowi tak samo flaga czeska. Więc no sporo osób również na tym EU5. Powiedzmy teraz już tam nie będę szukał. Nie chce mi się. No ale sporo osób właśnie w ten sposób Również swoją przygodę właśnie na tym serwerze zakończyło yy, poprzez te lewe grzyby. Także coś takiego się pojawiło, tak to w dużym skrócie wyglądało. O to tutaj chodzi. Yy, no i tutaj przestroga dla Was, żebyście nie kombinowali, jeżeli Wam na Waszym koncie zależy. Bo mówię, raz się uda, drugi raz się uda. Oni widzicie, bardzo długo tutaj grali w ten sposób. Neu, jeden tak samo, no już dobijali 400 levele yy, No a w końcu to wykryli. W końcu jakoś tam, yy, no nie oszukujmy się, no jeżeli chodzi o tą firmę, czyli Play w sensie. Yy, i tam jakieś przepływy pieniędzy, transakcje, no to jednak, jak ktoś to robi aż tak nagminnie i powiedzmy, no zaczynają zauważać, że w Czechach nagle dużo osób kupuje grzyby po jakichś innych cenach, jakieś tam, no coś się dzieje, mniejsze są te wpływy, no to jednak oni głupi nie są i po prostu zauważają takie rzeczy, więc to jest tylko kwestia czasu, aż tego bana się wyrwie. Więc przestroga dla Was, żeby czegoś takiego nie było, no bo jak widzicie na wszystkich nowszych serwerach, na których jakaś tam gildia czeska, mocna gildia miała topkę. No, to niestety właśnie przez to się to posypało. No, ale jest jak jest. Tyle ode mnie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tych nowych pakietów, albo co do powiedzmy tej sytuacji z banami, to piszcie oczywiście w komentarzu. No i co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Zostawcie kciuka w górę. Piszcie komentarze, co Wy o tym sądzicie. Tak jak już chyba powiedziałem. Wszystko. Dzięki ślicznie za uwagę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!